Witajcie tutaj Renerta, to kolejny już 22 odcinek z naszej serii, w której gramy w Terrarium. I cóż, ostatnim razem troszkę sobie podbudowałem pod koniec i myślę, że w tym odcinku troszkę będziemy sobie to kontynuować. Ale cóż, przyznam, że nie do końca jestem pewien, jak dokładnie mam rozpoznać, że to się już zrobiło, ale no cóż, jak się oddalę od tej trawy, to się robi jaśniej w każdą stronę. Więc nie wiem, czy to oznacza, że to już jest dobre, czy nie. Ale myślę, że zaczniemy, że to troszkę jeszcze wypełnimy szybciutko. Co to było? Mamy traveling merchanta. Mogę na przykład zacząć to troszkę wypełnić albo coś, żeby zacząć, żeby to jakiś kształt miało. Bo będzie przynajmniej w czym budować, a potem możemy sprawdzić również i domek zrobić jakiś traflowi. Mam jeszcze, widzę, jedno nasiono od grzybów z tego wszystkiego, co tam ścinałem, więc będzie fajnie. A może nam to teraz dropło, nie patrzyłem, w sumie nie przyjrzałem się. No. Więc sobie wypełnimy to, myślę, no. I zobaczymy, co dalej będziemy. Wiadomo, że jakby było więcej tej trawy, no to moglibyśmy troszkę większą swobodę twórczą mieć z tego, ale no. Na razie to tak ładnie zabuduję, no bo to tak trochę dziwnie wyglądają takie dwie gołe platformy. A potem będziemy to modelować. Mam nadzieję, że to nastąpi również wkrótce. Ach, przyzwyczajenie. Liczyłem. Zapomniałem, że nie mam latającego mounta. Dobra. Okej, okay, dobrze. Więc już tak naprawdę no, troszkę czekam na perludy. Więc zobaczymy, czy wyrosną, czy nie wyrosną. Głównie, bo chociażby tu tych lamp brakuje. Wnętrze też będzie trzeba zagospodarować jakoś odpowiednio. Muszę przyznać, że nawet jestem zadowolony z tego, co tutaj wykminiłem z tym, no bo... Mówiłem zresztą w poprzednim odcinku, że jest to w sumie taki pierwszy konkretny mój build. Przy czym ostatnio w sumie coś sporo pobudowałem w kontekście no, nowej edycji Terracite, więc... Wiadomo, troszkę miałem okazję poćwiczyć i się nauczyć, no ale... I tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, co z tym zrobić, no bo na razie perłudów tutaj nie mamy, no już pościnałem wszystko, zasadziłem to świeżo. Byłoby fajnie, jakby to teraz nagle gdzieś wyrosło, żeby dało się coś więcej zdziałać, bo na razie mam 11 desek, które gdzieś w której skrzynce były, no które no ewidentnie są zbyt małą ilością, żeby coś z nim zrobić. Wiem, co w sumie też powinniśmy zrobić. Powinniśmy to wygładzić troszkę. Nie mam chyba młotka przy sobie, mam pewien hammer, no. Mnie pasi. Dobra, więc wygładźmy to troszkę. Zobaczmy, jak to będzie się prezentować, jak to wygładzimy. No, not bad. Mnie to nawet się podoba. Troszkę porządniej wygląda wygładzone. Jeszcze z drugiej strony będzie trzeba być może. Gdybyśmy lampy przesunęli. Bo to w sumie też nie wygląda aktualnie źle, tak jak to wygląda teraz. A i też z góry przepraszam, jeśli będziecie słyszeć jakieś, nie wiem, strzelenie, buczenie, nie wiem. Bo jest niedaleko mnie jest kominek i akurat jestem przy nim. Tak mi dzisiaj wygodnie, tak mi przyjemnie. Zawsze to cieplej w takie zimne dni. Sprawdzałem i teoretycznie nie powinno być tego słychać, ale no, wolę oszczędz zawczasu. No cóż, chciałbym mieć jednak tego perłuda, żeby robić te platformy, jak już to mówiłem, enty raz, ale może zobaczymy. No bo mam oczywiście te wszystkie briki. Nie chciałbym używać iridescent, bo mam ich niewiele. Mudstone jest dach, a grey to są ściany, więc tak trochę średnio. Ale zobaczmy, jakie bloczki uda nam się skombinować fajne.
Popatrzmy. Być może coś by się dało na przykład skraftować. Też na przykład marbla dałoby się pokopać. Mamy dużo ebon stone bricków, które w sumie wyglądają nienagadnie. Spróbujmy quick stack zrobić tutaj co nieco, bo jednak troszkę miejsca w kierunku zawsze warto mieć. Dobra. Zakładam, że dalej tu mam ten crafting, bo go raczej nie usuwałem. Dobra. No i dobra, no nie widzę, żeby z tych bricków można było coś zrobić, więc po prostu się pobawimy. Aha, dobra, zapominam zaś przyzwyczajenia. Spróbujmy może przesunąć te lampy o jeden. Tak. I będziemy wygładzać przy okazji. Dobra, najpierw może zbierzmy je wszystkie. Dobra. Pebble and Hammer, please. Dziękuję. Tu zostawię ścianę taką kanciastą. Nie widzę sensu jej wygładzania, to jednak jest jakiś tam. Jednak ściany bywają zwykle takie jednak troszkę mniej. Co tak jednak powinien być tutaj wygładzona, nie sama ściana. Ściana bym spróbował jednak taką kształt zachować taką miarę sztywną. Dobra. To teraz. Teraz poczuję te lampy umieścić z powrotem. Nie wiem, czy tutaj to zostawimy, szczerze. Tutaj są te takie pojedyncze, nie wiem, czy to będzie ładnie wyglądać. Zostawię na razie w ten sposób. O, została mi jedna zapasowa. Możemy to tak dać. No, myślę, że to w sumie lepiej teraz wygląda. Trochę jednak jest jakiś tam wyraz. Nie, zobaczmy, co się da zrobić z tego albo stone bricków. Wiem, że nie można zrobić platform, więc no, musimy być roztropni w zastosowaniu. Nie no, myślę, że do platform i tak dalej będzie Pearl Wood, a podzielimy to po prostu na jakieś sekcje z tymi brickami. Ebon stone'owymi, bo czemu nie? Myślę, jak to najlepiej będzie zacząć. Popróbujemy po prostu różnych rzeczy. No, muszę przyznać, spoko to wygląda. Spróbuję może zrobić taki lekki slope w górę. Bez jakichś konkretnych liczb, tylko tak w miarę randomowo. Chociaż może to troszkę średnio wyglądać, ale będzie takie bardziej naturalne. Okej, okay. Spróbuję, a tutaj spróbuję zrobić troszkę w dół bardziej. Teraz chciałbym jednak, żeby dało się tutaj przejść. No, popróbujemy, więc zwiększymy tutaj troszkę. Więc tutaj też będzie jakaś odnoga taka. Nie wiem, co tutaj kminie, bo to jest takie całkowicie tutaj na żywioł takie impro trochę, no ale. Myślę, że może coś z tego fajnego wyjść. Też oczywiście pomijam teraz kwestię platform kompletnie. Po prostu staram się tutaj rozprowadzić to jakoś. Dobra, więc może wykopnę tu trzy, żeby dało się jakoś w miarę przechodzić jakoś. Dobra, teraz wyżej, teraz tutaj. Okej, teraz może tak gdzieś dwa w dół. No, tak
Ciekawie to wyjdzie, jeśli to wyjdzie. W sumie to nie jest takie głupie nawet. Tak jak tutaj jest taką przestrzeń, możemy spróbować zrobić właśnie większą. Taką Endera. No dobra, troszkę może się źle wysłowiłem tutaj. Dobra. Będę musiał to trochę przesunąć chyba, no, ze względu na to, na tą platformę. A nie spojrzałem, co ten Willy miał w sortymencie, kurczę. Dobra. No cóż, zdarza się. Okej, okay, no skraftujmy może kilka tych platform. Też tak samo na przykład jeszcze nawet Wally nie mamy. No cóż. To jest taki luźny odcinek. Jakby ja bym mi się śpieszyło z tą serią, to bym przecież już jakoś ją mógł spokojnie zacząć pchać tak mocniej. Przecież tak naprawdę no do samego takiego per se zakończenia Terrarii to wystarczyło po prostu zająć się kultystą. Co jakbym tylko nauczył się unikać porządnie, to nie powinno być problemem. Dobra. A więc tu coś mamy pokminione. Teraz to wygładźmy. O. No, przyznam, że jestem nieco sceptyczny, ale może uda nam się tak jakoś fajnie zagospodarować. Tu troszkę skiepściłem, no ale zaraz wyprawimy. O, dobra. Okej, okay. Jeszcze ostatnie pięterko. A właśnie, to też oznacza, że będę musiał oświetlić pozostałe piętra. Zastanawiam się, czy na przykład zrobić... Jak zrobić z tym oświetleniem, jak je rozłożyć? Można po prostu dać wszędzie te lampy perłudowe, co nie byłoby tak głupie. Może byłoby sprawdzić jednak wmieszać kilka różnych rodzajów oświetlenia. No tu jest ten, tak mrocznie, co jest w sumie ciekawym, co tworzy w sumie ciekawy efekt. Dobra. Fajnie byłoby w sumie wprowadzić tu też troszkę szkła. Kurde, no. Muszą będą przychodzić przeszkadzać normalnie. Dobra. Mogę tutaj zrobić z tego wallę. Mogę z każdego tutaj zrobić rodzaju wallę. Ile maszynowych jest? Skrzypka 4. No tak zaczynało nam shit, ale... W sumie można byłoby spróbować, nie? Mogłoby to nie wyglądać tak głupio nawet. Zrobię na przykład z tym tutaj piętrem ostatnim. W sumie to nie takie głupie. Nawet wygląda jakoś. Okej,
Tak, już się pokończyło. No, ale mam oczywiście jeszcze bardzo dużo grzybków. Więc to nie problem. Cóż, nie mówię, że musimy mieć całość. Że musimy mieć całość z tej ściany, ale. No niewątpliwie nie wygląda to źle. No tutaj troszkę wystaje, zobaczymy jak z tym będzie. Okej, dobra, bo tu jeszcze trzeba wypełnić. Można by dawać co piętro coś innego. Na przykład co by można było dać tutaj? No cóż, mało oryginalnie by to było z tym. No mam zagwozdkę, powiem wam. Ale myślę, że coś wykminimy. Nie sobie powiem, czy całość jest sens robić z... Dobra, popróbujmy. Kilka różnych rzeczy, zanim się miejsce kończy. No, nawet nieźle. Dobra, nie, tak się nie zapędzajmy. No ale to rzeczywiście może się sprawdzić ta metoda. Dobra, dajcie mi może teraz wobec tego piętro Ebon Stone'u. Dobra. Dobra, no. Chyba brakło nieco, jak się nie mylę, więc jeszcze dorobię nieco. Okej. No. Dobrze, czyli teraz byłoby ostatnie piętro. Piętro wobec tego... wobec tego byłoby z Mudstone Bricka. Okej, wszystkie narożniki. Dobra. Okej, teraz... inauguracyjne czyszczenie ekwipunku. O, jedno drzewo, fajnie. Czy mogli porobić jakieś schodki albo coś? No.
Dobra. Nie ma co quick stackować już. Co już mam zapchany ekwipunek, tak? Dobrze, myślę. dobra. No, wyrzucę to. No w sumie nie, dobra, nie, platform sobie zrobię dobra. Platform sobie zostawię. A zacznijmy to drzewo. Fajnie, acorny sobie zasadzimy kilka. Będzie więcej drewna. Dobra. Jakbym to musiał zrobić w ten sposób? Nie, czekajcie, tak? Dobra. Popróbujemy, zobaczymy. Bo troszkę mi tutaj... Automatyczne budowanie troszkę tu za dużo energii w to włożyło. Dobra, nawet zniszczyły mnie te platformy, które trzeba było. Dobra, gdzie są moje platformy? Tutaj. Nie, nie tam. Zobaczmy. No bo to będzie tak wyglądać, bez tej dodatkowej platformy. A raczej musimy to przesunąć. Dobra, gdzie to? Sobie to troszkę na wyrost tych platform zrobiłem. Jak ja to robiłem ostatnim razem, nie pamiętam. Czekaj, bo jak to będę przerobił, to zakładam, że się to nic się z tego nie zrobi. Jak tak zrobię, to się rozłączy. Czy musiałbym to po prostu przedłużyć w ten sposób? Tak trochę średnio, ale... I co, i tak by to działało? Coś takiego, dobra. Przepraszam. Dobra, kula, rusz się, bo nie widzę, co się tu dzieje. Nie, 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 dobra, tu ma być platforma jednak. Ja tu coś kminię, ale nie wiem do końca co to będzie, no. Dobra. Cóż, ale dziękuję za oglądanie tego bardzo chilloutowego odcinka. Mam nadzieję, że się wam spodobał, chociaż niewiele się działo. No, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, nie zapomnijcie subskrybować kanał, żebyście wiedzieli, kiedy będzie kolejny odcinek. Chociażby taki z Fishrona, czy też Moonlorda, czy czego tam jeszcze, więc... Warto. Nie zapomnijcie mnie też śledzić na Twitchu i Hitboxie, gdzie będę streamował. Oraz nie zapomnijcie wpadnąć na terasite.pl. Do zobaczenia, cześć!